I przychodzi takie coś, że po prostu Jezus bez religii. Kanał Jezus bez religii. Zacząłem wchodzić na to, no nie? Na internecie, zacząłem to włączać tam, ale coś mnie od tego odciągało. Ale tutaj włączam, ale coś mnie odciąga. Dzisiaj wiem, że to Duch Święty mnie to było słabsze, ale to moje było mocniejsze, nie? Ja tam wiem lepiej i bach, wchodzę na to. No i... jakieś, no pół roku tam mieszkałem, tak się mutałem, chodziłem, w sumie nie pracowałem nigdzie, tak sobie spacerowałem, szukałem Boga, czasami nie szukałem, czasami szukałem. I później zacząłem szukać mieszkania do wynajęcia. Chciałem się wyprowadzić z tego akademika. Znalazłem mieszkanie, akurat w tym samym bloku gościu do mnie zadzwonił, w tym samym bloku, co ten Tomek Sagan mieszkał. To już Bóg robił wszystko. Jest tam jakiś plan Boży do tego, już nie wiem, co z tym chodzi, ale coś będzie na pewno. I wtedy zacząłem właśnie szukać właśnie no, nauczania, nie nauczania, Artura słuchałem, ale znowu ten Jezus bez religii. I po prostu tam, wtedy akurat jak kiedyś tego to oglądałem, to tam były takie nauczania, takie tam było trochę, coś mi nie pasowało, no nie, ale ogólnie tam było dużo rzeczy okej. I nagle nauczania się zaczęły, że Bóg Jahwe to jest szatan, że to nie jest ojciec Jezusa i tak dalej. Ja tak patrzę na to, co to jest, nie? I wiecie, za tym stoi demon. I to jest takie coś, że jak ktoś wejdzie na to świeży w wierze, na przykład, czy tam nawet, nie wiem, po prostu to jest takie coś, tam jest taka mądrość, tam jest tak wszystko poukładane, wersety z Biblii, podobierane przyściuteńko, że po prostu mnie to wciągnęło i ja dosłownie mówię tak, to teraz już wiem, jaka jest prawda, nie? Teraz już wiem, jaka jest prawda. I zadzwoniłem do Tomka, mówię, Tomek, słuchaj, musimy się pospotykać, ja wam tutaj nauczania, wiesz, będę robił, a on mówi, wiesz co, nie chcę, nie? Ja mówię, czego nie chcesz? Mówię, no nie, nie, mówi, nie będziemy się spotykać. No, on już wiedział, nie? No. Poszedłem do jego rządu sklepu, w końcu to już się zaczęły takie walki, naprawdę ostre walki, żeby nie. Poszedłem do jego rządu sklepu, mówię, słuchaj. I zacząłem mi opowiadać, nie? Zacząłem tam językami chodzić, mówić tego. Zacząłem mi opowiadać. On mówi, przecież Marek, ja mam Ducha Świętego, co ty proszę, nie? On do mnie mówi, nie? Ja mówię, ja też mam Ducha Świętego. No to więc co robisz, nie? I tutaj dostaję jakiś impuls, że może coś jest nie da, ale oczywiście nie, ja wiem lepiej. No i tak, i oni się po prostu nie chcieli znowu go widzieć, nie, widywać. Ja jeszcze do niej mówię tak, jak mnie nie będziecie słuchać, to nie będę do was mówił. Takie numery już powiem. I mówię tak, a dzisiaj w ogóle to idę do kościoła, do zielonoświątkowego, dzisiaj idę do kościoła, i wszystkim powiem, wszyscy poznają prawdę, jaka jest prawda, nie? Poszedłem tam do kościoła i jednemu tam zacząłem chłopakowi, ale tak się jakby zamieszanie się zrobiło. I wziąłem pastora na bok, nie? No i mówię, nie? Tam zaczynam tak stopniowo, bak, dawkowo, mówię tak. I mówię, i zobacz teraz, co tu wychodzi, że Bóg Jahwe to nie Bóg Jezusa. On mówi, on tak popatrzył na mnie, zgromił na mnie jakiegoś ducha zamieszania, czy coś, nie wiem. I pożegnałem się tam z nim normalnie, nie? I mówię, do zobaczenia, nie? Mówi, do zobaczenia. No i wyszedłem. Idę do domu, pewny siebie, ale jest znowu jakaś niepewność. Taka malutka, leciutka, nie? Ale oczywiście nie, ja wiem lepiej. Przychodzę do domu. Otwieram laptopa. Tak, taki coś poczułem. Idź już lepiej się dzisiaj spać. Zamknę tego laptopa. Mówię, dobra, dzisiaj już nie będę mówił, że jestem tak zajechany, nie? Rano wstaję, oczywiście rano wstaję i wypoczęty, nie? Nauczania. Bach! Poznajemy dalej prawdę. Otwieram laptopa. Stanąłem tak jakoś dziwnie, tak mnie jakoś, nie wiem, tak mnie zamurowało, coś, nie wiem, jak to nazwać, nie? Wziąłem tego laptopa, tak włączyłem, nie wiem, zastanawiałem się, czy kawę zrobić, czy coś chyba. I nagle czuję takie coś, zamknij to i siadaj.
Ja zamknąłem laptopa, usiadłem na łóżku i tak siedzę, mówię, coś mi się chyba wydaje, nie? I Bóg zaczyna do niej mówić. I mówi do niej, wybrałem cię przed założeniem świata. I on mówi, przepraszam cię, nie? I nie wiem, o co chodzi, w ogóle przepraszam. I on zaczął mówić, oni tam nauczają, są dwa stworzenia, jedno jest stworzenie świata duchowe, a drugie jest to materialne. W tym duchowym on nas wybrał przez założenie świata. A oni to zrobili w ten sposób, ten Jezus bez religii, że to duchowe to jest po prostu dobry Bóg, a tamto, ten świat materialny, co im i nas, stworzył szatan. Że to jest właśnie ten Bóg Jahwe, że to jest szatan, nie? I Bóg zaczął do mnie to mówić, mi to zaczął przypominać. Ja mówię, Boże, przepraszam Cię. Cały czas do niej mówił, to wszystko, dlaczego ja tu przyjeżdżałem w ogóle, dlaczego z Artura, dlaczego Artura nauczeń słuchałem. On mi mówił, ja Cię przygotowałem, do dzisiaj Cię prowadziłem, cały czas byłem wszędzie z Tobą, nie? Przygotowywałem Cię. Brałeś te nauczania, żebyś po prostu miał fundamenty, żebyś był już przygotowany w jakiś tam sposób, nie? Mówił, zaczął mówić do mnie wtedy, to wszystko, nie? Poszedłem do kościoła wieczorem. Wtedy już nie poszedłem nauczać już ich, nie? Poszedłem tam do nich, do kościoła, no nie? Stanąłem sobie, no i tam się Tomek zaczął mówić o ludzi, tego. No i przychodzi czas, ja tak stoję. Tomek mówi, chodź Marek. Połóż na mnie ręce i mówi. I Bóg zaczął do mnie mówić, nie? Że mówi tak. Teraz mówi, już nic nie będziesz robił. Teraz ja będę wszystko robił. Ty już nic nie rób, mówi. Nic już nie rób. Nazwałem cię moim wojownikiem, mówi. I teraz ja cię będę prowadził, będę cię leczył. Szatan do ciebie strzelał, ty się z nim biłeś, z nim walczyłeś, założyłeś swoją zbroję na siebie. Teraz ja cię będę leczył i będę cię przygotowywał. Ty już nic nie rób, mówi. Nie. Ja mówię, dobrze, fajnie, super, dziękuję ci, Panie. I od tamtej pory zaczęły się takie zmiany. Bóg mi zaczął takie rzeczy pokazywać piękne. W ogóle cały czas się to dzieje. Zaczął ludzi stawić na mojej drodze. Ja w ogóle wiem, do czego jestem powołany, do potężnych rzeczy i tak dalej. Tylko, że to będzie dopiero tam za jakiś tam czas, nie? Ja, może nie za jakiś, nie wiem. Ja Bogu powiedziałem, że ja po prostu Tobie wierzę, Tobie ufam i mówię, ja po prostu jestem gotowy na wszystko, bo Ty wszystko robisz, ja Tobie wierzę i Tobie ufam. I to wszystko. Amen. Słuchajcie, ja poprosiłem, dzięki Marek, ja poprosiłem Marka, żeby on to powiedział, bo na czym rzecz polega, ja chcę, żebyście zobaczyli jedną bardzo ważną rzecz, że jak łatwo, kiedy w 100% nie sięga się od początku po pewne prawdy Boże, jak łatwo dojść do miejsca, tak? Które jest kanałem. To jest bardzo, rozumiecie? To jest bardzo proste.